Świadka Ngur Kakao. Ciekawostki. Część 57. Wszystkie pojazdy. Dzień dobry, jestem Paviso 96. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części serii Świadka Ngur Kakao. Ciekawostki. W poprzednim filmie unikaliśmy duszków lasu. Początkowo niezbieranie miało dotyczyć tylko Ngur Kakao 1 oraz rundy 2. Ostatecznie jednak strażnicy wulkanu również postanowią czegoś unikać. W tej 57. części przedstawię zestawienie absolutnie wszystkich pojazdów podczas wszystkich trzech gier Ngur Kakao. Przy okazji poprawiłem wszystkie przejazdy z Ngur Kakao 1 na jeszcze lepsze czasy przejazdów i to wraz z nagranym dźwiękiem gry. Co więcej, postanowiłem pobić rekordy czasowe z wcześniejszego zestawienia. Kangurek Kao. Jedyneczka. Pojazd pierwszy z 18. Motolotnia pierwsza. Poziom trzeci. Motolotnia jest to pierwszy pojazd w całej trylogii Świat Kangur Kakao. Zwróćcie uwagę, że podczas sterowania pojazdami trzymałem cały czas strzałkę do przodu podczas poruszania się pojazdem. Po zatrzymaniu strzałki do przodu i klikaniu w odpowiednich miejscach strzałek do skręcania korzystałem również z klawisza Z i X do szybkich manewrów. Oczywiście skręcam w taki sposób, aby jak najmniej czasu na tym zmarnować. Teraz koło tabliczki niebezpieczeństwo. Teraz tu mamy zakręt, który lekko trzeba ściąć, ale nie za bardzo. Odpowiednie ścinanie zakrętów sprawiło, że osiągnąłem nowy najlepszy czas, 37 sekund i 74 setne sekundy. Ten rekord udało mi się tylko raz odzyskać, kolejny raz było już bardzo trudno. Na szczęście to nagrałem. Zatem pora na kolejny pojazd. Pojazd drugi z 18. Snowboard pierwszy. Poziom 10. Kolejnym pojazdem jest poziom snowboard. W przypadku tego poziomu również trzymałem cały czas strzałkę do przodu. Również i tym razem skracałem drogę. Dodatkowo użyłem ogona lub boksu, aby wykonywać niskie, a zarazem dalekie skoki. Tu w lewo skrócę. Teraz prosto w tym miejscu i trochę poskaczę, aby nieco szybciej się przedostać. Między znakiem a skałą skrócę w prawo i użyję lewej krawędzi, aby przeskoczyć w prawo. Następnie przed znakiem ograniczenie do 50 w lewo i przeskakuję do dalszej części trasy. Potem znów przeskakuję. Tu prosto, aczkolwiek wybijał się z krawędzi tuż przed drugim wąskim przesmykiem. Ostatecznie wyskakuje z prawej krawędzi i już widać metę. Po pobiciu poprzedniego rekordu osiągnąłem czas przejazdu 36 sekund i 91 setnych sekundy. Zatem pora na kolejny pojazd. Pojazd trzeci z 18. Motorówka pierwsza. Poziom 15. Następnym pojazdem jest motorówka. Tym razem nie jest to tak proste, jak w przypadku snowboardu, gdzie można było skrócić trasę. Szybka jazda jest niby nieco bardziej trudniejsza, ale wystarczy odpowiednio wcześniej wykonywać manewry. Dzięki temu nawet na pełnej prędkości byłem w stanie skręcić w tak ciasnym korytarzu. Wiadomo, z pomocą klawiszy Z i X. Przed końcem korytarza skręcamy w lewo już w powietrzu. Teraz skręcając w prawo, trzymamy się prawej krawędzi. Krata się podnosi, teraz prosto omijając jeżdżące szalupy. Tu za mostem mamy pierwszy ciaśniejszy korytarz z zakrętem o 90 stopni, a ja na spokojnie na pełnej prędkości przejechałem. Kolejny korytarz pokonuje w ten sam sposób. Gdyby nie te szalupy, to może zaoszczędziłbym jakieś setne sekundy. Mimo to raczej będzie dobry czas. Ostatni tym razem klasyczny zakręt. W ten sposób pobiłem poprzedni rekord czasowy, jaki uczyniłem. Tym razem osiągnąłem 46 sekund i 80 setnych sekundy. Oczywiście cieszę się, że aż tak dobry czas udało mi się uzyskać. W poprzednich przejazdach czasy przejazdów mieściły się w 40 sekundach, ale motorówka działa na zupełnie innej zasadzie i jest nieco dłuższa trasa, niemożliwa do skrócenia. Dlatego czasy rekordowe są poniżej 50 sekund. Pora przejść do kolejnego poziomu z pojazdem. Pojazd czwarty z 18. Rakieta. Poziom 22.
Następny poziom z pojazdem to rakieta. Był to jednocześnie najtrudniejszy z pojazdów, aby zdobyć jak najlepszy czas i jednocześnie nie uderzyć w żadną przeszkodę. W przypadku tego pojazdu gra zajęła mi wiele podejść, w tym jedno jedyne udane, reszta kończyła się zahaczeniem o przeszkody. Najpierw przy lewej krawędzi. Aż tak pięknie to jeszcze nie było. Teraz trzeba kierować się na prawą krawędź, aby wykonać lot w prawo. Następnie zmieniamy kierunek na środkowy i przemykamy tuż przed przemieszczającym się słupem prosto. Teraz prosto prawą stroną przeskakuję i przy użyciu rampy w prawo przy lewej krawędzi. Teraz dołem i prawą stroną przed kolejnymi wiatrakami. Po minięciu lawy kierujemy się mniej więcej na środek, mijając słupy i korytarz. Unikając słupów pozostała ostatnia prosta. Okazuje się, że da się jechać na pełnej prędkości, trzeba tylko być w odpowiednim miejscu i czasie. To niesamowite, że nawet w przypadku tego pojazdu udało mi się również trzymać cały czas strzałkę do przodu. Ostatecznie osiągnąłem 45 sekund i 62 sekundy, czyli lepiej niż wcześniejszej części z pojazdami. Zatem pora na kolejny pojazd. Pojazd 5 z 18. Motolotnia 2. Poziom dodatkowy numer 19 w poziomie 26. Następny pojazd to kolejna motolotnia, tym razem w poziomie dodatkowym. Co prawda nie jest to przejazd na czas, ale absolutnie wszystkie pojazdy to wszystkie pojazdy. W tym poziomie trzeba było wyzbierać wszystkie monety nad kraterem. Monety już innym razem wyzbierałem, stąd takie pustki. Zatem pora na kolejny pojazd. Pojazd 6 z 18. Krokodylek. Poziom 27. W poziomie z krokodylem również postanowiłem jechać na pełnej. Po prostu trzeba być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Mijamy pierwszy walec. Tu mamy drugi walec. Jeszcze zdążę. A tu trzeci. Tam za zakrętem mamy czwarty walec. Za ostatnim flagą piąty. Za zakrętem z naprawdę ładnym głazem szósty walec. Tam widać już ostatni, siódmy walec. W ten oto sposób osiągnęliśmy 46 sekund i 500 sekundy, czyli również pobiłem poprzedni rekord. Zatem pora na kolejny poziom z pojazdem. Pojazd 7 z 18. Snowboard 2. Poziom 31. Poziom dodatkowy numer 22. Snowboard po raz drugi. Tym razem w dodatkowym i jednocześnie w ostatnim poziomie w kanguru KO 1. Nawet i w tym poziomie udało mi się na pełnej prędkości przejechać. Początkowo niektóre kłody drewna postanowiłem po prostu omijać. Jednak będą też takie miejsca, gdzie będę używał skoku. Na przykład tutaj. Stąd zeskakując też warto podskoczyć, aby dalej wylądować. Za krokodylem również warto podskoczyć o tu. W tym miejscu przed tymi skrzyniami nie trzeba zwalniać, wystarczy od prawej krawędzi dojeżdżać. Tu znów podskoczę. Następnie z rampy podskoczę. Tu koniecznie ze środkowej rampy trzeba podskoczyć, aby nie zahaczyć o tą belkę. W ten oto sposób zająłem czas 53 sekund i 20 sekundy. Trasa jest długa, dlatego taki z czasów jest najlepszy. To był ostatni poziom w Kangurku KO 1, ale nie ostatni poziom z pojazdem w trylogii Świata Kangurka KO. Kangurek KO runda 2.
Nadeszła pora na pojazdy w Kangurku Kao rundzie drugiej. Pojazd 8 z 18. Beczka. Poziom 1 bobrowy raz, 7 lodowa jaskinia i 15 podróż na wyspę. Służy przede wszystkim do przepłynięcia z punktu A do punktu B. Oto kilka przejazdów z beczką w roli głównej. Beczka, jak widać, jest bez dna. Czyli niczym koło ratunkowe. Kolejna z nich służyła do wyzbierania dukatów na dodatkowej trasie, ale już wyzbierałam wcześniej. Od poziomu lodowa jaskinia dodatkowo są strzelające pająki. Ostatnia, czwarta beczka znajduje się pod koniec poziomu 15 podróż na wyspę. Beczką, jak i we wcześniejszych poziomach prawdopodobnie, można zawracać. Jednak w tym poziomie jest to znacznie trudniejsze ze względu na silny prąd wody. Próbować zawrócić można, ale pewnie się nie da z powrotem na początek trasy wrócić. Przy okazji pociski pająków mają ograniczony zasięg. Jak widać. A teraz ten właściwy przejazd. Po pojeździe typu beczka oraz o jeszcze kolejny przypominałem sobie po skończeniu wersji finalnej filmu. Na szczęście jeszcze zachowałem wszystkie surówki pojazdów, dzięki czemu mogłem powrócić do edycji z dodawaniem napisów. Te dwa pojazdy sprawiły, że teraz jest ich 18 zamiast 16. Co wymaga poprawienia napisów w pojazdach w całej trylogii. Dodatkowo, gdyż to czytałem, muszę poprawić wszystkie czytania numerów pojazdów z 16 na 18. Pojazd 9 z 18. Borsuk. Kolejnym z pojazdów jest Borsuk, a konkretnie mamuśka Borsucza, pod koniec poziomu Bobrowy Las. Najpierw o co chodzi z Borsukami? Ha! Ha! Kao! Miło cię widzieć! Ja też cieszę się, że cię widzę! Na łące pełnej czerwonych muchomorów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagoń je proszę do norek. W jaki sposób mam to zrobić? To proste. Wskocz na mamę borsuczą, największą spośród borsuków, i kierując nią, zagoń stado. Dobrze, Bobrze. Świetnie tylko przypomina, co zrobić. Musisz zagonić wszystkie małe borsuki do norek. Borsuki można również zaganiać bez użycia mamuśki borsuczej. Jak widać. Jednak ten film jest poświęcony pojazdom, zatem mamuśka borsucza jest kolejnym z nich. Borsuk drugi zagoniony. Borsuk trzeci także. Czwarty również. I piąty jest już zagoniony. Dziękuję ci, Kao. Zatem pora na kolejny pojazd.
Pojazd 10 z 18. Gładka. Poziom 4. Gładka w poziomie 4 jest bez odliczającego czasu. Jeszcze będą takie poziomy z licznikiem. Skocz na gładkę. Aby skręcić, przechyl ją w lewo lub w prawo. To jest krótkie info na temat tego pojazdu. No to płyniemy. Niektóre momenty będę wycinał, a niektóre przyspieszał. Samych pojazdów być może nie będę przyspieszał. W przypadku niektórych pojazdów będą monety do wyzbierania podczas nagrywania, a w innych przypadkach będę nagrywał z wyzbieranymi monetami. W przeciwieństwie do jedynki, uderzenie w ścianę lub przeszkodę pojazdem nie powoduje natychmiastowego ginięcia. Gao! Tutaj! Pomocy! Okej. Momencik. Gao! Tutaj! Łup uwolniony. Teraz wracamy na gładkę. Opuść mi krater. Ważne, by wskoczyć na gładkę, a nie na nią się wtoczyć lub spaść w jakikolwiek inny sposób, bo może się zablokować. Tym razem trzeba kliknąć zielony przycisk. Płyniemy dalej. Teraz otworzymy przejście dalej. Czekaj, woda wspiera! Szybko, zanim pale się przewrócą! Szybko wracamy i płyniemy dalej. I ostatnia krata do otwarcia. Teraz tędy. Te monety trochę ułatwiają nieco orientację w ciemności. Gao, tutaj, pomocy! Dobrze, dobrze. Nieważne, nie sugerujcie się w tym momencie ilością monet, tak czy owak wszystkie pozbierałem. Tupnąć na kładkę można, ponieważ wcześniej wykonałem skok. I to już koniec gładki. Gładka nie jest pojazdem na czas. Zatem pora na kolejny pojazd. Pojazd 11 z 18. Snowboard 3. Poziom 8. Snowboard po raz trzeci? A czemu by nie? Trzeba udać się do kopalni kryształów. W tym celu Kao wykorzystuje snowboard. Śpiesz się do kopalni kryształów. Maszynista szykuje tam transport zwierząt dla Huntera. Masz bardzo mało czasu, więc wykorzystaj snowboard. Wbrew temu, co mówi świetlik, przejazd nie jest na czas. Dukaty pozbierałem wcześniej w tym poziomie. Od kryształów Kao nie dostaje obrażeń, wcześniej były w nich dukaty. Ściany i kolce nie są natychmiastową śmiercią, chyba że źle wylądujemy po skoku. To zginąć można nawet na ścianie. Jak widać, spychacz produkujący kolce skręca tam w lewo. Tu jak lawa okazuje się, że nie trzeba trzymać strzałki do przodu, a w wyznaczonych miejscach nie trzeba dwa razy klikać skoku, tylko można przytrzymać skok w odpowiednich miejscach. Tym razem udało się bezproblemowo przejechać.
i ostatni punkt kontrolny. Teraz trzeba uciec przed spychaczem. Raz dostałem sople, ale cóż, trudno. Co tu komentować? Aktualnie nie ma co komentować. Jeśli film ci się spodobał do tego momentu, a jeszcze nie zostawisz łapki w górę, to możesz zostawić właśnie w tym momencie. Tu trzeba jedynie przeskoczyć tą rzekę. Mamy spokój ze spychaczem. To jeszcze nie koniec snowboardu. W poziomie 9 kopalnia kryształów mamy końcówkę snowboardu. Teraz jest koniec snowboardu. Zatem kolejny pojazd. Pojazd 12 z 18. Motorówka druga. Poziom 11. Pora na drugą motorówkę. Oczywiście również kadstenka przed motorówką. Dobrze, że już jesteś! Udało ci się uwolnić zwierzęta z transportu w zimowej krainie! Hunter będzie wściekły! Dużo zebrałeś monet? Tak, ale wciąż jest ich za mało. Nie szkodzi! Słyszałam o wyścigu, który ma odbyć się w porcie! Nagrodą jest 1000 dukatów! Idź w stronę latarni morskiej! Tam znajdziesz motorówkę! W poziomie z motorówką postanowiłem nie przechodzić przed nagraniem, aby zdobyć nagrodę. Ten poziom jest zmniejszającym się czasem, a skoro jest tu czas, to będę chciał jak najszybciej ukończyć wyścig. Na miejsca? Gotowi? Start! Szybko, szybko! Tu przeskoczę. Przyspieszenie jednak może mi się przydać przy zahaczeniu o ścianę lub przeszkodę. Tu skrócę w prawo przez płot. Ściana? To przyspieszam. Znowu? Przyspieszenie! Tu się podniosła krata, zatem skrótem. Ups, przyspieszenie. Znów przeskoczenie i przyspieszenie. Znów skaczemy przez płot. Przy okazji mamy już minutę i 27 sekund. I znowu skrót. Zostało ostatnie okrążenie. Zatem przyspieszę. Ogólny czas przepłynięcia to 2 minuty 48 sekund i nagroda 1000 dukatów za pierwsze miejsce. Jeszcze końcówka pomiędzy poziomami. Zatem pora na kolejny pojazd. Pojazd 13 z 18. Torpeda. Poziom 12, poziom 13, poziom 14. Kolejny pojazd to torpeda. W przeciwieństwie do poprzednich pojazdów, torpeda występuje w 3 poziomach. W poziomie 12, 13 i w 14. Tym razem już z pozbieranymi monetami zaczynamy poziom oceaniczny, lecz tylko będą to momenty z pojazdem, w tym przypadku z torpedą. Kao, żeby mnie uwolnić, musisz znaleźć torpedę
i zniszczyć nią klatkę. Użyj przycisku w kierunku, aby nią sterować, oraz przycisk ataku, aby ją wystrzelić. Tej torpedy używamy, aby zniszczyć klatkę i uwolnić żółwia. Płyń za mną! Otworzę właz, abyś mógł przedostać się. Kolejnej torpedy użyję do uwolnienia drugiego żółwia. I trzecia torpeda do uwolnienia trzeciego żółwia. Żółw uwolniony. Zatem pora na kolejny poziom z torpedami. Poziom nie ma odliczającego czasu, więc nie muszę, ale chcę przepłynąć jak najszybciej bez zginięcia. Przycisk ataku, aby wystrzelić torpedę. Możesz strzelać tyle razy, ile zechcesz. Zatem przyspieszę. Tym razem poradziłem sobie z węgorzami. Kolejne węgorze i piranie. Również poradziłem sobie. Dwie ostatnie piranie. Pokonane. I ostatni żółw do uwolnienia. Dziękuję za ratunek. Musisz na siebie uważać. Jesteś już blisko ośmiornicy. Wejście do jej siedziby znajdziesz w labiryntach zatopionego statku. Powodzenia! W tej kwestii żółw nie czyta. W polskim dubbingu. Pora na torpedy w poziomie 14. Ośmiornica. Na pewno nie uda ci się mnie pokonać. Najpierw musisz zniszczyć kałamarnicę, a potem użyć torpedy i przepłynąć przez rury. O, w ten sposób? Jesteś za słaby na to! Ach tak? To masz torpedę drugi raz. Ale jestem głupia. Po co ja ci to mówię? Za późno, ośmioręki. Po co ja ci to mówię? Właśnie, po co ty mi to mówisz? Cięcie, cięcie, cięcie! Myślałem, że ośmiornice to inteligentne podwodne stworzenia. Na wszystkie torpedy. Ośmiornica pokonana. Zatem pora na kolejny pojazd. Pojazd 14 z 18. Pelikan. Poziom 15, 16 i 17. Trudno w to uwierzyć, ale Pelikan w kamurku Kaoruncie II to też pojazd. Jeździmy nim, więc jest pojazdem. Tego pojazdu dotyczy poziom 15, 16 oraz początek poziomu 17. Hej, Kao! Widzę, że się już dostałeś na naszą wyspę. Wskakuj, przeniosę cię dalej. Naciskaj szybko przycisk akcji, aby lecieć wyżej. Pamiętaj jednak, że szybko się męczę. Po 5 machnięciach muszę na chwilę wylądować. Na miejsca? Gotowi? Start! Dugaty oczywiście już pozbierane. No to przyspieszę. Tu Pelikan przechodzi na sterowanie autonomiczne. Kolejny raz Pelikan pojawia się w wulkanie podczas ucieczki przed lawą. Tu znów przełącza się na automat.
teraz tam mamy pelikana. To już przedostatni pelikan w tym poziomie. Następny poziom Wyspa Skarbów jest kontynuacją poprzedniego poziomu. Następnym razem spotkałem pelikana przy rybach, które zwiększają lekko jemu energię. Zbieraj ryby, dzięki nim będę mógł lecieć bez odpoczynku. Te ryby to paliwo. To teraz przyspieszę. I ostatni raz Kao korzysta z pelikana, ale w cutscence. Lotka kłamstwo objęcie o machnięciowej tradycji wyszło na jaw, już nie raz. W kolejnym poziomie logiczna jest kontynuacja lotu kangura na pelikanie. Logiczne myślenie właśnie trafił szlak. Zaraz wejdziesz do piramidy, na końcu której ukryty jest skarb. Zdobądź go, to będziesz mógł przekupić bosmana. Musisz jednak iść sam. Ja za bardzo boję się ciemności. Papuga. W poziomie 21. Czy papuga jest pojazdem? Co prawda podczas walki z kłusownikiem papuga nas przenosi, ale nie można nią sterować i jest tylko podczas cutscenki, więc nie może być pojazdem. Zatem koniec pojazdów z Kangurka KO rundy drugiej. Nadeszła pora na tajemnicę wulkanu. Kangurka KO tajemnica wulkanu. Pojazd 15 z 18. Samolot. Poziom 1/8. Pierwszy z pojazdów w grze Kangurka KO tajemnica wulkanu i jednocześnie 15 w całej trylogii. Jest samolot w poziomie 1, lot oraz w poziomie 8 powietrzna bitwa. Gadżet zamontował w samolocie nowy silnik. Mówię ci, to będzie czad. Mam dobry klimacik na testowanie. Nie będę sprawdzał, czy jest wszystko gites. Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest ok. Na radarze zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Sterowanko czaisz, strzałka lewa to w lewo, prawa to w prawo. A teraz najlepsze ziom, dajesz strzałkę w dół, a ten leci do góry. Dajesz strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się można przyzwyczaić. W sumie jest 15 chmurek do przefrunięcia. I ostatnia chmurka. Skoleś! Ładnie ci to poszło! Teraz może luchniemy sobie, co jest... Już zajrzałem! Nigdy nie widziałem! Przeleć nad kraterem! Ja zrobię to samo! Wygląda tak, jakby specjalnie rozpiął pasy. Jeśli film z pojazdami w trylogii Kangurka KO ci się spodobał, to nie zapomnij o łapce w górę pod... To doceni włożoną w ten film moją pracę. Jednak nie należy zapomnieć o samolocie w poziomie 8. Dobrze, że jesteś. W końcu mi się udało. Jak wiesz, ceny ropy ostatnio strasznie podskoczyły. Przerobiłem silnik samolotu i teraz jest zasilany gazem. Będzie tanio i ekologicznie. Wioska jest w ciągłym stanie zagrożenia, więc dodałem uzbrojenie. Użyj któregoś z ataków, aby strzelać. Teraz szybko do samolotu. Niech się odezwie w tobie instynkt wojownika. Ale to ten sam samolot, pomimo że teraz jest zasilany gazem. No to szybko.
i ostatni wrogi samolot. Wioska uratowana, a my przechodzimy do kolejnego pojazdu. Pojazd 16 z 18. Bolid. Poziom 4. Bolid to eksperymentalny pojazd gadżeta. Trzeba wygrać z nim wyścig, aby zdobyć paralotnię. Jeden z kolejnych uznawanych przeze mnie pojazdów. Wyścig jest niezwykle trudny dla początkującego gracza. Na początku, kiedy grałem w tę grę, to wygrywanie z gadżetem nigdy nie udawało mi się za pierwszym razem. Tak jak i nie jednemu. Potem już zaczęło mi w miarę iść zajmowanie pierwszego miejsca. Tym razem postanowiłem zrobić to jak najlepiej tylko można. Nie dość, że nieco lepszy czas niż zwykle, to postanowiłem zrobić coś prawie niemożliwego. Ha! Chcesz paralotnie? Zasady są proste. Będzie twoja, gdy wygrasz ze mną wirtualny wyścig. Mianowicie, nie zahaczyć o żadną przeszkodę i to przez wszystkie trzy okrążenia. Wyścig ma bardzo proste zasady. Trzy okrążenia wygrywa najlepszy. Chwilowe przyspieszenie uzyskasz na zielonych polach. Uważaj na przeszkody. Na miejsca? Gotowi? Ale trzeba wszystkich przeciwników jak najszybciej wyminąć, gdyż uderzenie któregokolwiek z przeciwników również może odepchnąć. Teraz tu na górze skorzystam z przyspieszenia. I tu po prawej również. Pominięcie laserów na lewą ścianę. Teraz przed przeszkodami sufitem. Sterowanie strzałkami w lewo i w prawo na suficie jest odwrócone. Tak przy okazji. Tu środkiem. Często będę korzystał z przyspieszenia. I teraz najważniejsze to być w odpowiednim miejscu i czasie. Tu bym trochę zwolnił. Dobra, mogę przyspieszyć. W ten oto sposób przejechałem pierwsze z trzech okrążeń bez przeszkód. Teraz kolejne. Zazwyczaj wjeżdżam w większość zielonych pól. Osiągnąłem niezwykle szybką prędkość. Wszystko dzieje się tak szybko, że nie zdążę z komentarzy. Zostało ostatnie okrążenie. Widać ostatniego przeciwnika, zaraz przegonię go drugi raz. To widać przedostatniego przeciwnika. Drugi raz już go nie przegoni, ale... Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną. Właśnie wygrałem i to bez dobicia w jakąkolwiek przeszkodę. Zatem pora na następny pojazd. Pojazd 17 z 18. Paralotnia. Poziom 5 wichrowe wzgórze, poziom 7 wyspa wodospadów i poziom 9 studnia. Czy paralotnia to pojazd, czy gadżet, który KO dostaje od gadżeta za wygranie z nim wirtualnego wyścigu? Niech będzie, że paralotnia to pojazd, niczym deskorolka dla deskorolkarza bądź skatera. Pomimo, że kangurka KO tajemnicę wulkanu można przejść bez paralotni, to... paralotnie można otrzymać po wygraniu wirtualnego wyścigu z pelikanem gadżetem. Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną. Zgodnie z umową dostajesz paralotnię. Aby jej użyć, naciśnij przycisk akcji podczas skoku. W tym przypadku domyślnie przyciskiem akcji jest lewy alt. Zatem przedstawię wam wszystkie miejsca, gdzie paralotnia się przydaje.
Jeszcze mała dygresja. Skakując tędy, można dostać się do wichrowego wzgórza bez paralotki. A teraz pójdźmy tą właściwą drogą, wymagającą paralotki. Na wichrowym wzgórzu mamy pierwsze, ale opcjonalne zastosowanie. Dzięki paralotni możemy szybciej dostać się na chmurę, aczkolwiek zrobię tak, jak zostało zaplanowane przez samych twórców gry. Po rozwaleniu tego wiertła z dziury od tej lawy wydobywa się ciepło. Dzięki tym podmuchom ciepła paralotnym możemy również unosić się wyżej i to jedno z podstawowych jej zastosowań. W końcu to paralotnia. Tam mamy kolejne źródło ciepła. Bezpośrednio na wichrowym wzgórzu mamy kolejne 6 źródeł ciepła. Przy okazji paralotnia kolorystycznie jest podobna do złożonego namiotu, choć to pewnie tylko zbieg okoliczności. Kolejne źródło ciepła znajduje się tu. Kolejne tu. Tu natomiast mamy wąwóz, który wymaga paralotki. Istnieje metoda przejścia bokiem z ominięciem wąwozu, ale ja prezentuję miejsca, gdzie paralotnia się przyda. Na tym źródle ciepła można przez chwilę pozostać i w odpowiednim momencie szybuję do kolejnego źródła ciepła. Po drodze jednak mogę zestrzelić jedno z pnączy. Zbliżając się do platformy góra-dół, najlepiej podlecieć jak najbliżej i gdy platforma się obniży, wlatujemy na nią. Oczywiście nie hacząc paralotnią, gdy jest na górze platforma. A oto najlepszy moment, aby wystartować dalej. Ostatni element na wichrowym wzgórzu mijamy lewą stroną. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wichrowe wzgórze. Na wyspie wodospadów podczas skakania po artefakt wody trzeba mieć paralotnię, aby dofrunąć po ten artefakt. Choć istnieje sposób pewnie z dynamitami, aby dostać się po artefakt bez paralotni. Artefakt wody zdobyty, zatem opuszczamy wyspę wodospadów, gdyż to jedyne miejsce, w którym przydaje się paralotnia. W poziomie studnia znajduje się jedno główne źródło ciepła. Paralotnia jest przydatna w przypadku wyzbierania wszystkich tuczków lasu po drodze. Choć pewnie i na to są sposoby bez paralotni. Jest artefakt ognia. Po wyzbieraniu wszystkich duszków lasu i artefaktu można zapisać, a następnie wczytać grę w przypadku braku paralotki. Paralotnia może też posłużyć, aby dostać się na środek po artefakt ognia. Teraz ucieczka. Z jednego takiego filmu na YouTube użytkownika Radek Krzyśków dowiedziałem się, że można przetrwać lawę, trzymając pokrętło. Będę kręcił nim na wypadek, gdyby kawał opuścił je. Poziom lawy się podnosi. Kao jest w innym wymiarze. Chyba.
Odczuwam pewne déjà vu z Kangur Kakao rundy drugiej. Lawa ma swój ograniczony zasięg. Nadal parzy. Pod lawą przynajmniej nie da się oparzyć. Dobra, wystarczy zabawy z kołem. Nie ma lawy. Poziom lawy wrócił do normy. Kao! Serio? Chodźmy do ostatniego punktu, który wymaga paralotni. Tu jak widać mamy ostatni wiatrak. To pewnie on produkuje główny rdzeń ciepła w studni. W normalnych przypadkach to byłaby lawa, ale skoro już popłynęła, to mamy tutaj studnię bez dna. Jak widać. Trzeba odpowiednio kierować paralotnią, aby nie zahaczyć o rynny z lawą i o wiele różnych przeszkód. To są wszystkie miejsca wymagające paralotni. Na placu treningowym i w ogrodach życia paralotnia nie jest wymagana. Zwłaszcza, że jest dostępna dopiero przed wichrowym wzgórzem po wygranym wyścigu wirtualnym. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, jeżeli jeszcze jej nie zostawiłeś. Trzymając przycisk ataku, Kao będzie systematycznie atakował. No to lecę, bo chcę paralotnią w kierunku kolejnego, a zarazem ostatniego pojazdu w trylogii Kangur Kakao. Pojazd 18 z 18. Motorówka 3. Poziom 6. Motorówka należąca do wędka pojawia się po umieszczeniu artefaktu wiatru w bramie. Jest to ostatni pojazd w moim zestawieniu z trylogii Kangur Kakao. Tu mamy wędka. A tu jego motorówka. Lecimy. Najpierw trzeba zdać test sternika. Znamy się już na tyle. Jestem z drugiej strony. Że przyznam ci się do czegoś. Tak, to ja jestem tym sławnym instruktorem sportów motorowych. Teraz jest dobry moment, żeby się nauczyć czegoś nowego. Uczmy się i doskonalmy. Przepłyń przez specjalnie wytyczoną trasę. Pierwszy etap jest prosty. Dla przypomnienia zbieraj śruby, dzięki nim, gdy wciśniesz przycisk Alt, domyślnie lewy Alt, twoja motorówka będzie mogła poruszać się przez chwilę nieco szybciej. Na radarze zaznaczony jest kolejny cel. No to szybko. Tu również zamierzam być jak najszybszy i tym samym w jednym podejściu ukończyć test sternika. Cel drugi. Cel trzeci. Cel czwarty. Cel piąty. Skończyła mi się śruba. Cel szósty. Jest śruba. Cel siódmy. Cel ósmy. Cel dziewiąty. I cel dziesiąty. Dotarłeś do drugiego etapu. Nieźle. Teraz będzie nieco trudniej. Mamy kolejny etap. Na szczęście na dopłynięcie do pierwszego celu czas nie jest ograniczony. Cel pierwszy. Cel drugi. Jest śruba. Cel trzeci. Nie trafiłem w śrubę, ale to nic. Czas już się kończy, skok przez rampę i cel czwarty osiągnięty. Jak widać, każdy kolejny cel już nie odnawia do pełna czasu. Cel piąty. Ojoj. Najpierw śruba. I teraz po kolejny cel.
Cel szósty. Jeszcze tylko 4 cele. Cel siódmy. Jeszcze tylko 3. Kruca bomba, mało czasu. Skok przez rampę i jest cel ósmy. Tym razem naprawdę mało brakowało. Jest śruba na całe szczęście. Na pełnej. Cel dziewiąty. Jeszcze ostatni został. Cel dziesiąty. To już praktycznie koniec. Jednak tym razem jest naprawdę bardzo trudno. Chyba sobie żartujesz. Ja ledwo przetrwałem poziom średni. Zbieraj i wykorzystuj wszystkie śruby. Tak zamierzam. Cel pierwszy zasięgu. Stosując się do zaleceń, zbieram i zużywam wszystkie śruby. Cel numer dwa. Śruba. Kolejna śruba. Cel numer 3, śruba. Skok przez rampę i cel numer 4. Kolejna śruba w samą porę. Cel numer 5 osiągnięty. Kolejna śruba i skok przez rampę. Cel numer 6, kolejna śruba i skok przez rampę, następna śruba i kolejna rampa. Cel numer 7 i kolejna śruba. Cel numer 8 i jeszcze 2 cele. I tym razem 2 śruby. Rampa i widzę kolejny cel. Cel numer 9 i rampa i ostatni cel. Udało się. Gratuluję, udowodniłeś swe umiejętności na wodzie. No, może to nie pływanie na okręcie żaglowym, ale nieźle. Jeśli film ci się spodobał i masz taką możliwość, zostaw łapkę w górę pod filmem, jeśli jeszcze jej nie zostawiłeś. A propos motorówki, jest ona używana tylko podczas cutscenki płynięcia kangura na wyspę wodospadów. Oraz powrotu z niej. Zatem motorówka kwalifikuje się jako pojazd tylko podczas testu sternika. Wszystkie pojazdy od kangurka KO rundy drugiej nie powodują natychmiastowej śmierci po dobiciu w ścianę lub jakąkolwiek przeszkodę, choć zdarzają się wyjątki, na przykład w snowboardzie. To są wszystkie pojazdy w trylogii świata kangurka KO. Od kangurka KO 1 poprzez kangurka KO rundę drugą, aż do kangurka KO tajemnicy wulkanu. Wiadomo, istnieje pewnie czwarta część też kangurka KO, ale po pierwsze nie znam tej części na tyle, żeby wypowiadać się na temat pojazdów, jakie są, a po drugie to jest trylogia, a nie czworogia, albo jakkolwiek się to nazywa. A trylogia, jak sama nazwa wskazuje, oznacza trzy części. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystkie łapki w górę pod filmem i za oglądanie tego filmu. Już dziś zapraszam was do kolejnych filmów na moim kanale i pozdrawiam. Badoberek.